wchodzimy na najtrudniejszą drogę. Drogę upadku, która jest niezwykle bolesna. Drogę śmierci, która jednak paradoksalnie prowadzi do życia. Chciejmy wejść całym sercem i umysłem na tę drogę. Dotknijmy cierpienia Jezusa i swojego cierpienia. Na tej drodze towarzyszą Jezusowi różni ludzie. Chciejmy się zagłębić również w ich przeżycia, które mogą oddawać nasze cierpienie. Siostro i bracie, odwagi. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00. I rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat rzekł do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Podziwiaj Pana stojącego przed sędzią. Piłat, gdy sądził, siedział, a ten, który siedzi po prawicy Ojca, stał sądzony. Lud przez niego wyprowadzony z Egiptu wołał: precz z nim, precz, ukrzyżuj go. Za co? Czy za to, że uzdrowił ślepych? Że chromym dawał siłę chodzić, czy za inne dobra? Przerażony prorok mówi: przeciw komu otwieracie usta? Przeciw komu wywieszacie język? Gdy zaczął się sąd, Jezus milczał. Piłat, współczując mu, rzekł: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? Jezus milczał. Dlatego psalmista mówi: a ja nie słyszę jak głuchy, jestem jak niemy, co ust nie otwiera. Żołnierze otaczają Jezusa i wyśmiewają się z Niego. Pan staje się dla nich przedmiotem szyderstw, natrząsają się z władzy. Patrzyli na mnie, potrząsali głową. Szyderczo oddają hołd królowi, szydzą, klękając przed nim. Żołnierze krzyżują go, ale wpierw wkładają mu koronę na głowę. Tak cierpiał Zbawiciel, ponieważ przez swą krew krzyża chciał pojednać ze sobą to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi. Słyszę tak jak głuchy, jak niemy ust swych nie otwieram.
Ja nie słyszę tak jak głuchy, jak niemy ust swych nie otwieram. On nie słyszy, ust nie otwiera, niesprawiedliwy wyrok serce rozdziera, ściska gardło, rani prawo. Słyszę tak jak głuchy, jak niemy ust swych nie otwieram. Ja nie słyszę tak jak głuchy, jak niemy ust swych nie otwieram. Ja się chowam, ja uciekam. Co się dzieje, Panie, ja się Ciebie wypieram. W oczach strach, który toczy łza, kogut zapiał, a Ty zostałeś sam. Zostałem sam, zostałem sam. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kiedy Pan dźwigał drzewo krzyża, aby je obrócić na berło władzy, w oczach bezbożnych wyglądało to na wielkie urągowisko. Wierzącym jednak objawiła się tutaj wielka tajemnica. To wspaniały zwycięzca szatana, potężny pogromca złowrogich mocy, szedł majestatycznie z triumfalnym znakiem zwycięstwa na swoich barkach. Na własnych ramionach, zbrojnych niezłomną cierpliwością, wrócił na świat sztandar zbawienia, aby go uczynić przedmiotem czci po wszystkich krańcach ziemi. Już wtedy więc samym widokiem swej męki umacniał Pan wszystkich, którzy go naśladowali, przemawiając niejako do nich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Dokąd wiedzie droga ta,
Tylu leży ciągle pragnąc, pijąc siek ze swoich ran. Zaprzyj się i pójdź w drogę, oprzyj się, gdy zdarta skóra opada jak nadzieja i w bezsensie się zanurza. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezus w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Czy ten, co upadł, ma na tyle sił, aby się podnieść? Jezus jako Syn Boży pokazał nam, że człowiek, jeśli wie, dla kogo wstaje, jeśli naprawdę kocha, zdobędzie się na to, co wydaje się niemożliwe. Wszyscy upadli, ale również wszyscy mają w sobie tę potencjalną siłę miłości, aby w Chrystusie zacząć od nowa. Powstańmy więc jeszcze raz, bracia i siostry. Stańmy na tej ziemi, która nie jest naszym ostatecznym celem, ale pewną próbą godności do bycia w niebie. Podajmy sobie ręce i wspólnie podążajmy błogosławioną drogą na Golgotę, aby nie tyle umierać, ale przejść do życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Każdy z nas należy do zranionych i potrzebuje lekarstwa. Nie zrażajmy się. Rany wprawdzie są bolesne, ale mamy antidotum. Bóg chce być naszym lekarzem. Dobry jest nasz Bóg i Pan. On chce od nas tylko jednego, aby ten, co ma dług 10 000 talentów, rzucił mu się do stóp. Ten, co zmarnował dobra ojcowskie, powrócił do ojca. A zagubiona owieczka zapragnęła być doprowadzona do owczarni. Na końku mnie Twego ucha zostaliśmy uzdrowieni.
i wysłuchaj mnie, bo jestem biedny i ubogi. Strzeż mnie, bo jestem Ci wierny, Boże mój, wybaw swego sługę, sługę, który ufa Tobie. Zmiłuj się nade mną, Panie, ja do Ciebie wołam codziennie. Uraduj mnie, do Ciebie niosę me pragnienia. Gdyż Ty, Panie, jesteś dobry, Boże mój, jesteś przebaczający, pełen łaski dla tych, którzy Cię wzywają. Który się za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamiary serc wielu. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gdzie Twe błogosławione witaj, które powiedziałeś do Maryi, zwiastunie? Gdzie ta radość i błogosławieństwo, które jej zapowiedziałeś w słowach: błogosławiona jesteś między niewiastami? Czemu jej nie objawiłeś bólu i ofiary, gdy przepowiadałeś wielką radość, którą od początku otrzymała? W nieustawicznych cierpieniach i jękach znosiła straszliwą nienawiść Żydów i niewdzięczność przewrotnych przestępców. O przedziwny Symeonie, oto miecz, o którym przepowiadałeś, że przeszyje serce niepokalanej matki. Oto miecz, oto rana. Twój, Maryjo, Syn i mój Bóg patrzy na Twą straszliwą mękę i nie mogę przyjść Ci z pomocą. Patrzymy na Twoją straszliwą mękę, Panie, i nie możemy Ci przyjść z pomocą. Zbawicielu mój wejrzał na uniżenie.
Twojej służebnicy błogosławić mnie będą pokolenia. Błogosławiona, której duszę miecz przeniknie, błogosławiona, błogosławiona. Za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Krzyż, znak zwycięski człowieka i trofeum Boga. Z jednej strony nakładają mu ten ciężar na ramiona, z drugiej sam podnosi z miłości, bo zna cenę zbawienia. Czy Szymon zdaje sobie sprawę, w czym uczestniczy? Chrystus podnosi ten krzyż właśnie dla niego i dla każdego z nas. Człowiek niosąc krzyż zawsze przynosi ulgę swojemu Panu i otwiera się bardziej na Bożą miłość. Zróbmy to bardziej ochoczo. Doceńmy przelaną za nas najświętszą krew. Naśladujmy Mistrza i prawdziwie uwierzmy, że cierpiąc z Bogiem, odpoczniemy w Bogu. Przyjmijmy zatem niewysłowioną łaskę krzyża jako trofeum naszego odkupienia. Rozbici, samotni, przechodzę i ich mijam, zepchniętych na pobocze. Zatrzymaj! Zatrzymaj się! Nie na końcu drogi, lecz na niej jest twój cel. Nie na końcu drogi, lecz na Zdjęcia.
twarze strapione. Przychodzę i ich mijam, widzę ich i przechodzę. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wróćcie do serca. Dlaczego odchodzicie od siebie na własną zgubę? Dlaczego chodzicie po samotnych drogach? Błądzicie, włócząc się. Powróćcie. Do kogo? Do Pana. On bowiem jest skory do wysłuchania. Najpierw powróć do swego serca. Wyszedłszy z siebie na zewnątrz, wałęsasz się. Siebie nie znasz, a pytasz o tego, kto cię stworzył? Wróć. Wróć do serca. Oddal się od ciała. Twoje ciało jest twoim mieszkaniem, serce twoje odczuwa i przez ciało twoje, ale twe ciało nie jest sercem twoim. Powróć do twego serca. W ciele znajdujesz gdzie indziej oczy, gdzie indziej uszy. A czy w sercu twoim je znajdziesz? Czyż bowiem w sercu twoim nie ma uszu? O kim więc Pan mówi? Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A czy w sercu nie masz oczu? Apostoł mówi, mając oświecony wzrok waszego serca. Wróć do serca. Zobacz tam, co czujesz do Boga. Jest tam obraz Boga. We wnętrzu człowieka mieszka Chrystus. We wnętrzu człowieka odnowisz się na obraz Boga. W swym obrazie poznaj Twórcę. Zobaczyłam lustro. Na drodze krzyża zobaczyłam Ciebie. Na mej chuście odbiłeś twarz. Jak w lustrze jestem tam ja. Tyle samo ran, tyle samo łez, lecz mój grzech tam jest. Chuście odbiłeś twarz, jak w lustrze jestem tam ja. Tyle samo ran, tyle samo łez, lecz mój grzech tam jest. Pośrodku tłumaczenia
sama. Wśród ścisku ludu ich myślą wiązana, zrywam się, by spojrzeć tobie w twarz. Ty obijasz ją na chuście mego serca. Teraz niosę ją, teraz widzę się. Jezu, wybaw mnie. Zrywam się, by spojrzeć tobie w twarz. Ty obijasz ją na chuście mego serca. Teraz niosę ją, teraz widzę się. Jezu, wybaw mnie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Naucz nieprawych dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Stacja siódma. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zaufajmy wcielonemu Słowu, które jest prawdziwą jasnością. Nasz najsłodszy Jezus zapewnia każdego z nas przez dar Ewangelii, że ten trud po ludzku bezsensowny, według logiki Królestwa Niebieskiego, jest największą godnością dla człowieka. Obalony na ziemię, będę wstawał powtórnie, niby pokonany, a przecież zwycięzca, zbłąkany, a jednak odnajduje ścieżkę ocalenia. Niczym nędzny złoczyńca doświadczam przebaczenia i nadziei. Skazany na śmierć, wracam do życia. Wszystko to z łaski i miłosierdzia Pana Jezusa Chrystusa i Ojca Jego mocnego i dobrodziejstwa Ducha Prawdziwego. Skruszone. Bóg ostał. Korona wbita w me skronie. Bóg ostał. Bezsilny i słaby, po to, aby Ciebie zbawić. Bóg ostał. Tato, spójrz na mnie. Bóg ostał. Twej obecności pragnę. Bóg ostał. Przygnieciony do ziemi, po to, aby życie miał grzesznik. Synku, miecz mnie przeszywa. Bóg ostał. Ból mi serce rozrywa. Bóg ostał. Na ziemi jak w żłobie, czy Bóg spocznie w grobie? Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. A szło za nim mnóstwo ludu, a także kobiety, które zawodziły i płakały nad Nim. Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto przyjdą dni, kiedy mówić będą: szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas, bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Niewiasty patrzyły na to, najbardziej nad Nim płakały, najwięcej nad Nim ubolewały. Patrz, jak bardzo o Niego się troszczyły, szły za Nim, usługując Mu. Nie opuściły Go aż do śmierci. I to najbardziej świadczy o ich męstwie. Uczniowie uciekli, one zostały. Czy widzisz odwagę niewiast? Czy widzisz ich miłość? Naśladujmy te niewiasty. Nie opuszczajmy nigdy Jezusa w potrzebie. Myślałam, że tylko tyle mogę Ci dać. Myślałam, że tylko tyle w sobie mam. Łza, która nie koi, ryczy z jątrza i rodzi brak. Łza, która spływa pusta z oka, a nie z wnętrza. Łza, ukojenie da. Myślałam, że oczyści Ciebie i odkazi wielość ran. Łza, której nie ocierasz, lecz uderzasz w serce z kamienia. Łza, która dziś wypływa z serca i jest prawdziwa. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Do Ciebie wołałem, o Panie. Mówię, i Ty jesteś moją ucieczką, udziałem moim w ziemi żyjących. Zważ na moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. Wybaw mnie od prześladowców, gdyż są ode mnie mocniejsi. Wyprowadź mnie z więzienia, bym dziękował Twojemu imieniu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jeżeli ktoś został pokonany po dzielnej walce, niech się nie zraża i nie poddaje. Powinien się podnieść i ponownie nabrać ufności, powtarzając słowa Izajasza, które kierował do demonów.
byliście silni, ale będziecie zwyciężeni. A jeżeli się wzmocnicie, na nowo zostaniecie pokonani. Jeśli opracujecie plan, udaremni go Pan, albowiem z nami jest Bóg. Bóg zaś podtrzymuje tych, którzy upadają i gotów jest zawsze niweczyć naszych wrogów, skoro się tylko nawracamy. Módlmy się zatem za upadłych, aby powstali. Módlmy się za tych, którzy trwają, aby pokusa nie doprowadziła ich do upadku. Módlmy się za tych, którzy upadli, aby zrozumieli wielkość popełnionej winy. Módlmy się, aby pokuta upadłych zjednała im usprawiedliwienie i przebaczenie. Także Ty, kiedy będziesz znosił trudności tego świata, które diabeł sprawia, bądź mężny, bądź cierpliwy. Pukaj do drzwi, ale ich nie wyłamuj. Stój w progu, ale go nie przeskakuj. Czuwaj uzbrojony w skromność, a będziesz mieszkał w domu Bożym. W cieniu Wszechmocnego spoczywać będziesz. Ja leżę i z głębokości wołam do Ciebie. Ja leżę i z głębokości wołam do Ciebie. Tato, wysłuchaj mojego wołania. Tato, wysłuchaj mojego wołania. To dopiero połowa drogi. Ratuj, tatusiu. Krew do oczu spływa mi z głowy. Ratuj, tatusiu. Zwycięczenia tule ziemię. Ratuj, tatusiu. Nie mam już sił, wołam do Ciebie. Ratuj, tatusiu. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. Stacja 10. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Sądzisz, że tę jedność pochodzącą z boskiej mocy i spojoną niebieskimi sakramentami można rozerwać w Kościele? Kto tej jedności nie zachowuje, nie zachowuje wierności Ojcu i w Synu nie zachowuje życia i zbawienia. Szata Pana Jezusa podzielona na cztery części wyobrażała Jego Kościół składający się z czterech części, rozpowszechniony po całym świecie. Tunika, o którą rzucali losy, wyraża jedność wszystkich części, które łączy węzeł miłości. Apostoł mówi: poznacie, jak miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę. A gdzie indziej: a ponad wszystko miejcie miłość, która jest węzłem doskonałości. Nie szyta,
aby kiedyś jej nie podzielono. Jeden ją otrzymuje, bo w jedno wszystkich zbiera, a tym, kto zbiera, jest właśnie ten wyniszczony, z szat odarty, wzgardzony mąż boleści, nasz Pan Jezus Chrystus. Starajcie się zawsze osłaniać swoje ciało znakiem krzyża. Jest to znak męki dany przeciw szatanowi. Przywdziewajmy go z wiarą, nie dla oka ludzkiego. To nasz pancerz. Wróg na tę szatę nie ma zbroi. Widząc, ucieka. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Sfora psów mnie opadła, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W piątek o godzinie 3:00, w dniu, którym Adam został zwiedziony, zostałeś, o Panie, przybity do drzewa w tym samym czasie, co zbrodniczy Łotr. Ręce, które stworzyły ziemię, rozciągnąłeś na krzyżu w zamian za ich wyciągnięte ręce, które z drzewa w raju zebrały śmierć. Ja też, tak jak oni, przekroczyłem prawa, a nawet ich w tym przerosłem, bo zasadziłem własną ręką roślinę Gomory i zbieram owoc z Sodomy. Nie każ, Boże, wedle win naszych popełnionych, nie wymagaj od nas rachunku za długi, ale przebacz nasze winy.
to już ostatni krok. Bije młot, gdzie jest ojca wzrok. Zejdzie, uważał się za Mesjasza. Ten widok przeraża. Ten widok przeraża. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Jego goleni, ale jeden z żołnierzy otworzył bok jego i natychmiast wypłynęła krew i woda. Ostrożnego słowa użył ewangelista. Nie powiedział: przebili bok jego, ale otworzył, aby tym samym drzwi życia zostały otworzone, skąd wypłynęły sakramenty Kościoła, bez których nie wstępuje się do tego życia, które jest prawdziwym życiem. Z tego powodu pierwsza niewiasta, utworzona z boku Adama, została nazwana życiem i matką żyjących. A drugi Adam, skłoniwszy głowę, usnął na krzyżu, aby z tego, co wypłynęło z boku jego, została utworzona małżonka, Kościół. O śmierci, w której zmarli odzyskują życie, cóż od tej krwi jest czystsze? Co zbawienniejsze od tej rany? Czcijmy tę pieczęć, a ponieważ za darmo dostąpiliśmy tych darów, czcijmy tym bardziej
dobroczyńcę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Daj mi ciało tego pielgrzyma, który nie miał gdzie złożyć głowy. Daj mi ciało tego przechodnia, którego na śmierć wydał chytry uczeń. Daj mi ciało Syna Bożego, którego własna matka widziała, jak go wieszali na krzyżu. Płakała ona i wypowiadała żale matczyne: moje dziecko, moje światło i umiłowane dzieło moich wnętrzności. Miłością zapałał również ukryty uczeń. Nikodem, a także Józef z Arymatei, który czule zdjął z krzyża swego władcę. Widząc Cię zmarłym oraz nagim, zaśpiewali pogrzebową pieśń pełną smutku i czułości przez łzy. Krzycząc w gorzkości własnej duszy: mój słodki Jezu, na widok Ciebie wiszącego na krzyżu słońce się zaćmiło, ziemia zadrżała z lęku, rozdarła się zasłona świątyni. Lecz teraz patrzę na Ciebie, który z własnej woli oddałeś za mnie swe życie. Jak ja mam Ciebie pogrzebać, mój Boże? Jak mam Ciebie owinąć w całun? Jak mam dotknąć rękami Twego przeszytego ciała? Jaką pieśń mam zaśpiewać na Twoim pogrzebie? Uwielbiam Twoje cierpienie. Ty i Matka Twoja, Wy jedynie jesteście wszechstronnie i całkowicie piękni. Nie masz w sobie, Panie, ani Ty, Matko, żadnej plamy. Chwała Tobie, najdroższy Jezu, mój jedyny Zbawicielu. Wieszali na krzyżu. Strącił władców z tronu, a
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. A kiedy już to, co zniszczalne, przeodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, Twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, Twój oścień? Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jakież to widowisko kontemplujemy, jakiż to dziś odpoczynek. Po wypełnieniu planu zbawienia przez swoją mękę, Król wieków obchodzi sobotę w grobie, nam zaś ofiarowuje nową sobotę. Chodźmy, oglądajmy zbawienie nasze spoczywające w grobie, aby ożywić umarłych, którzy spoczywają w grobach. Chodźcie, oglądajcie odrośl Judy, tego, który śpi. Wołajmy do niego razem z prorokami. Leżysz i śpisz jak lew. Któż cię obudzi, o Królu? Powstań swą mocą, Ty, który dobrowolnie dałeś za nas samego siebie. Panie, Tobie chwała. Bardziej niż błogosławiona jesteś Ty, Matko Boża, Dziewico, bo otchłań stała się jeńcem tego, który przez Ciebie się wcielił. Adam został przywołany do życia, Ewa została uwolniona, śmierć umarła, a my zostaliśmy ożywieni. Chwała Tobie, Panie. Ani za tym, co przerasta moje siły.